Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Oczyszczacz powietrza skonstruowany na Politechnice Śląskiej ma chronić przed COVID-em. Urządzenie powstało z myślą o szkołach i szpitalach. Jak zapewniają jego twórcy, można dzięki niemu wyeliminować drobne ustroje chorobotwórcze z powietrza wraz z cząstkami zawieszonego pyłu. Oczyszczacze powietrza mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zarażenia COVID. Dlatego też postanowiliśmy zaprojektować nasze dedykowane urządzenie, które miałoby fajną wydajność, dużą efektywność biobójczą, nie byłoby docelowo drogie w zakupie i możliwie proste do zainstalowania w często przestarzałych budynkach szkolnych lub szpitalnych. Jedno z urządzeń trafi do szpitala klinicznego numer 1 w Katowicach. Liczymy na to, że jeśli na przykład w danej powierzchni szpitalnej może dochodzić do wzajemnych zakażeń pomiędzy osobami, to taki oczyszczacz będzie na tyle funkcjonalny i na tyle wydajny, że będzie usuwał te drobne ustroje, więc jakby ryzyko tych zakażeń może być mniejsze. Podczas pierwszej fali pandemii naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz ze startupem WAM skonstruowali i zbudowali specjalne bramy odkażające. Dzięki ich badaniom, dzięki ich wkładowi naukowemu stwierdziliśmy, że jest to najlepsze rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo właśnie personelowi medycznemu i w ten sposób zakupiliśmy właśnie bramy odkażające. Fundacja Novis Plus, która współpracuje z Politechniką Śląską podczas pierwszej fali pandemii, zakupiła i przekazała już 5 bram odkażających dla szpitali.